Kamil, wreszcie zwycięstwo u siebie. Jak smakuje? Na pewno smakuje bardzo dobrze. Od dawna już tutaj nie umieliśmy zapunktować. Na pewno cieszy też zwycięstwo. Do przerwy przegrywaliśmy 2-1, ale wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie się podnieść. Strzelając na 2-2, wiedzieliśmy, że Termalika będzie chciała ruszyć i strzelić tą trzecią bramkę. Strzeliliśmy dwie bramki praktycznie z kontry, bo ta bramka Kamila to z kontry, a druga to praktycznie też efekt kontry, który Dominik wszedł w pole karne, sfaulował. Chwała, że udało się to wykorzystać. Kamil, dwie twoje bramki, dwa karne. Czy przy tym drugim nie zawahałeś się, żeby strzelać? Nie, na pewno nie. Może lekki stresik był. Wczoraj na pewno jeszcze przed meczem trenowaliśmy te karne. Byłem wyznaczony ja i Kamil Jadach. Kamil w tym pierwszym karnym było widać, że coś go tam boli. Podeszłem. Drugim na pewno była lekka ta niepewność, ale czułem się pewnie podchodząc do tego karnego i myślę, że to zadecydowało, że pewnie to strzeliłem. Dzięki. Farid, bardzo ciężki mecz, bo też ciężki przeciwnik, ale udało nam się wygrać. Tak, bardzo ciężki mecz dzisiaj był i dobrze przeciwna drużyna grała piłką. Widać, że chłopaki są doświadczone, grają dobrze i już z ekstraklasy to zostało, ale my graliśmy swoje, graliśmy 90 minut do końca. Dzisiaj pokazało, że mamy rezerwowych bardzo dobrych, cała drużyna jest bardzo dobra, które wychodzą, pomagają nas dzisiaj, akurat wszyscy. Niektórzy może ktoś źle zagrał, niektórzy, ale wyszli chłopaki, którzy mieli dzisiaj świeżość i po prostu dali tą pomoc drużynie i wygraliśmy dzisiaj mecz, bo graliśmy do końca, 90 minut trwa mecz i trzeba grać zawsze do ostatniej sekundy meczu, do gwizdka. Dlatego pokazaliśmy dzisiaj, że mamy drużynę, że jest Gieksa walcząca do końca i zostawili serducho na boisko, to jest najważniejsze. I cieszymy się z tych trzech punktów, idziemy dalej po zwycięstwo do następnego meczu.